Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. Tak jak wspomniałem na początku przy świętej, to zesłanie Ducha Świętego dokonuje się w misterium paschalnym Pana Jezusa. Pożyteczne jest dla was moje odejście, mówi Pan Jezus. Bo jeżeli odejdę, poślę go do was, poślę was ducha Pocieszyciela, Ducha Parakleta. I na przestrzeni tych 50 dni Jezus spotyka się z apostołami, ze swoimi uczniami i wielokrotnie dokonuje się zesłanie Ducha Świętego, który w ciele Chrystusa czy w Kościele ma różne zadania. Ewangelia dzisiejsza to jest fragment 20 rozdziału Ewangelii świętego Jana. Zaraz po zmartwychwstaniu, tego samego dnia, pierwszy dzień tygodnia, Pan Jezus ukazuje się apostołom, którzy są w wieczerniku i mówi: weźmijcie Ducha Świętego, komu grzechy odpuścicie, są mu odpuszczone, komu zatrzymacie, są mu zatrzymane. Duch Święty dany, aby w sakramentach świętych dokonywało się Jego działanie. Bo Eucharystia, chleb staje się ciałem Pana Jezusa dzięki Duchowi Świętemu. W sakramencie pojednania dokonuje się przebaczenie dzięki Duchowi Świętemu. W sakramencie chrztu stajemy się dziećmi Bożymi dzięki Duchowi Świętemu. On działa w sakramentach świętych. Ale pamiętamy inne wydarzenie z tego okresu między zmartwychwstaniem a w niebo a zesłaniem Ducha Świętego, a pięćdziesiątnicą. Mianowicie trzeba było wybrać następcę Judasza. A wcześniej jeszcze, może wcześniej, mianowicie Pan Jezus znowu spotyka się z apostołami, a oni nic nie kapują. Jak szedł do Emaus, musiał im tłumaczyć, ale w innym miejscu jest napisane, że oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. Oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I to też jest zesłanie Ducha Świętego. Duch Święty jest dany po to, żeby wierni, żeby Kościół rozumieli Pismo, żeby pojmowali Pismo. I właśnie jak miało miejsce wybór Macieja, to co robi Piotr? On odwołuje się do Starego Testamentu i mówi, że Duch Święty już przez proroka powiedział, że będzie zdrada. I teraz trzeba wybrać następcę. A co robi Piotr po zesłaniu Ducha Świętego? Odwołuje się do księgi proroka Joela i mówi, że to jest proroctwo, które zapowiadało przyjście Pocieszyciela, przyjście Ducha. I interpretuje, tłumaczy to słowo w taki sposób, że w niedosłowny sposób, bo tam dosłownie u proroka Joela to jakiś krwawy księżyc, jakieś straszne rzeczy się dzieją, a tu przez zesłanie Ducha Świętego wcale się takie straszne rzeczy nie dzieją.
Ale Piotr tłumaczy Pismo pod natchnieniem Ducha Świętego. I Duch Święty został dany po to, żeby to słowo zapisane było żywe, ale też jest dany po to, żeby go tłumaczyć zgodnie z wolą Bożą, zgodnie z tym duchem, w jakim zostało napisane. I to jest jego kolejne zadanie. Piotr powołuje się właśnie, odwołuje się do Ducha Świętego przy wyborze Macieja, następcę, który został dołączony do grona apostolskiego po zdradzie Judasza. A więc Duch Święty jest dany też po to, żeby budować dary hierarchiczne od papieża po każdego z nas. I w końcu to, o czym mówi dzisiejsze pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich. Duch Święty dany po co? Dla misji. W tym momencie został wydany po to, żeby apostołowie wyszli z tego zamkniętego wieczernika i żeby zaczęli głosić dobrą nowinę. Duch Święty jest dany dla misji, a ta misja jest potwierdzona innymi darami, które charyzmatycznymi, które są potwierdzeniem prawdziwości słów głoszonych przez apostołów. W Kościele, tak jak mówi o tym święty Paweł, wszyscy mamy jedno zadanie podstawowe, wyznawać Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Ale dokonuje się to dzięki Duchowi Świętemu. On jest duchem, który jednoczy wszystkich wyznawców Chrystusa. Duchem, który burzy mury, a buduje jedność. Wyrazem tej jedności jest to, że apostołowie zaczynają mówić te same rzeczy, wielkie dzieła, rzeczy Boże, ale różnymi językami. To jest nawiązanie do dramatu, który dokonał się pod wieżą Babel. Grzech spowodował rozdarcie między ludźmi i pomieszanie języków. Duch Święty przychodzi po to, żeby rozproszone dzieci Boże zgromadzić jedno pod skrzydłami Chrystusa, pod Jego sztandarem. Dzisiaj Ojciec Święty Franciszek mówił o duchu, który buduje jedność, ale mówił tak, że ta jedność jest wśród różnorodności. Że w Kościele Duch Święty daje różne charyzmaty, różne dary, różne posługi, ale ostatecznie jednoczy wszystkich w wyznawaniu tego samego Jezusa, oddawania czci Ojcu. I mówi o takich niebezpieczeństwach. Mówi o niebezpieczeństwie różnorodności bez jedności. I mówi, że polega to na tym, że tworzą się ruchy, wspólnoty, które są zamknięte na innych. Znaczy, my tu najlepsi, my tu mamy Pana Jezusa, Ducha Świętego, a inni to B. Nie wiem, być może doświadczyliście w swoim życiu takich różnych właśnie sytuacji, że tu jest jakieś kółko, tam jakieś bractwo, tu jakiś ruch, tam jakaś wspólnota. My tu najlepsi, a wszyscy inni to nie. 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 I tu jest Duch Święty, i tu jest Duch Święty, ale daje różne dary, no nie? Tak jak właśnie w ciele, jak mówi o tym święty Paweł, i oko jest potrzebne, i noga jest potrzebna, i ręce są potrzebne, broda też jest potrzebna. Ale też mówi, jest drugie niebezpieczeństwo, taka próba wcisnięcia wszystkich w jeden ruch, no nie? Czyli ujednolicenie bez różnorodności. I mówi, to też nie jest działanie Ducha Świętego. Duch Święty buduje jedność, ale właśnie w różnorodności, czyli w tym
Kościele, który jest żywym ciałem Jezusa, dzięki Duchowi Świętemu są różne charyzmaty, różne dary, różne posługi, różne misje. Wszyscy wyznajemy, wierzymy w tego samego Boga w Trójcy Jedynego. Wszyscy wyznajemy, że Jezus jest Panem. Wszyscy mamy być świadkami Jezusa, światłem i solą. I tym, co ciągle dzieli, jest grzech, no nie? Tym, co dzieli, jest grzech. To On spowodował to rozbicie. Rozbicie człowieka, rozbicie relacji międzyludzkich. I Duch jest duchem jedności. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi, ale to budowanie jedności dokonuje się, moi drodzy, przez przebaczenie. I dzisiejsza Ewangelia, która mówi o ustanowieniu sakramentu pojednania, bo te słowa są słowami, w których Pan Jezus ustanawia sakrament spowiedzi, sakrament pojednania. Ale to też są słowa, które każdego z nas wzywają do przebaczenia bliźnim. Bo my na co dzień doświadczamy tego, że ktoś się na nas krzywo popatrzy, może coś źle powie, ktoś nas denerwuje, ktoś nas wkurza, ktoś nas złości, ktoś nam się nie podoba i możemy czuć niechęć, urazę, a może nawet złość, gniew, bo ktoś mi przebił oponę albo stukł, wjechał we mnie samochodem, no nie, i zrobił mi szkodę i już we mnie jest taka, zamorduje, no nie? I Duch Święty wzywa do przebaczenia. Do tego przebaczenia, które ma się realizować każdego dnia. Każdego dnia. Familiaris Consortio w tym dokumencie o małżeństwie Ojciec Święty Jan Paweł II mówi, że przebaczenia to ma być stała praktyka, stałe doświadczenie małżonków. Każdego dnia. Że to przebaczenie ma się dokonywać każdego dnia w zakładzie pracy, w środowisku, gdzieś tam podwórka, jakiegoś stowarzyszenia, wspólnoty. Bo ciągle jest tak, że my doświadczamy w sobie takiego właśnie jakiegoś dotknięcia, jakiejś urazy, jakiejś niechęci, jakiejś krzywdy. Pewnie inaczej to wygląda, jak ktoś nam rzuci doniczkę gdzieś tam z trzeciego piętra na parter, na balkon. Coś inaczej to wygląda, gdy jest jakaś realna, rzeczywista krzywda. Ale Duch Święty zawsze wzywa do przebaczenia i do pojednania. I to jest jeden z realnych znaków Jego obecności. Tam, gdzie jest przebaczenie, tam, gdzie jest budowanie jedności, jest działanie Ducha Świętego. Tam, gdzie jest trwanie w jakiejś niechęci, w nieprzebaczeniu, w złości, w urazach, w jakiejś, nie daj Panie Boże, chęci zemsty i odegrania się, to nie ma Ducha Świętego. Duch Święty jest tym, który buduje jedność. I o tę jedność w naszych rodzinach, w naszych środowiskach, ale też w całym świecie, dzięki mocy Ducha Świętego, prośmy w sposób szczególny w tej Eucharystii. Amen.